Znajdujemy się na posesji tatarskiej jurty. Gościmy u rodziny Bogdanowiczów w Kruszynianach. Jest to siedlisko, które nadał jeszcze król polski Jan III Sobieski dla żołnierza Bogdanowicza i to ponad 330 lat do dzisiaj należy do naszej rodziny. Jestem Tatarką nie pochodzącą tutaj stąd, z tych terenów. Jestem żoną Mirosława Bogdanowicza, wnuka Aleksandra. Wyszłam za mąż do Supraśla i mąż mnie tutaj przywiózł jeszcze jak dziadek żył. Ja się zakochałam w Kruszynianach. Kruszyniany są magiczne, nasze, tatarskie. Jest tutaj taki nasz tatarski klimat. Ja przyjechałam z Wielkopolski, ponieważ pochodzę z rodziców repatriantów, kresowiaków, Tatarów. I w tej miejscowości Czcianka zamieszkało około 200 Tatarów. Był taki czas w latach 60., że dużo naszych Tatarów przyjechało tutaj na Podlasie, ale oni mieli rodzinę. My tutaj nikogo nie mieliśmy. Więc ja, jako Tatarka, pierwszy raz meczet widziałam dopiero koniec lat 70. I te Kruszyniany nawet nie pomyślałam, że kiedyś zwiążę się z nimi. Jestem reprezentantem rodziny w tej chwili, która mieszka w Kruszynianach i tak jakby pilnuje i opiekuje się tymi grobami, naszymi przodkami, bo musi ktoś to robić. A wszyscy stąd właśnie, stąd, to znaczy Wołkowy, Słonim, Baranowicze, wyjechali po II wojnie światowej do Gdańska, do Szczecina, jako repatrianci również. Więc tutaj przyjeżdżają raz do roku, raz na dwa lata. I fajnie, że jestem, bo jestem tutaj cały czas, mogę się grobami swoich przodków i nie tylko opiekować. Około 30 lat temu dziadek jak zmarł, to wszystko, co tutaj było, zniszczało, zarosło. Kruszyniany w ogóle, jako wioska, zaczęła umierać, ponieważ ci ludzie stąd zaczęli wyjeżdżać do szkół, do pracy, ponieważ to jest bardzo słaba ziemia, więc zostali tylko sami starzy ludzie i umierali. Tak samo właśnie dziadek Aleksander Bogdanowicz jak zmarł. Nikt tutaj nie chciał przyjść na tą ziemię i pracować, więc tak stała odłogiem. I wciąż ubolewałam nad tym, że Kruszyniany się wyludniają, że Tatarzy powyjeżdżali. W tej chwili w Kruszynianach mieszka tylko 3 rodziny tatarskie. Przed wojną bardzo dużo, cała wioska tatarska była. Uważam, że powinno być takie miejsce w tych Kruszynianach, tak uważałam od początku, jak tylko tutaj zamieszkałam, żeby goście, którzy przyjeżdżają do Kruszynia na wioski tatarskiej, mieli możliwość obcowania z Tatarami, przyjścia do domu tatarskiego, zobaczyć, jak my mieszkamy, jak żyjemy, a również jak wyglądamy, ponieważ ten stereotyp sienkiewiczowskiego Tatara ciągnie się za nami. I myślę, że przez tyle lat, 11 w tym roku mija, zapoznałam gości z naszą niewielką grupką etniczną. Zaczynając tutaj, jeszcze zanim tutaj zaczęłam, rozpoczynałam to swoją działalność w Supraślu. Supraśl był bardzo pozytywnie nastawiony do mnie jako Dżenety Bogdanowicz, do Tatarki, jako muzułmanki. Mamy tam bardzo dużo przyjaciół i właśnie tam zaczynaliśmy na stadninie, w podawaniu między sobą, częstowaniu się naszymi potrawami, a potem były tak zwane mistrzostwa świata w pieczeniu babki, kiszki ziemniaczanej. I to właśnie moi przyjaciele właśnie mówili: Dżeneta, ty musisz wystartować z waszą tatarską babką i z waszą potrawą trybuszok. To jest namiastka kiszki wieprzowej, której my nie używamy, ale za to żołądek barani napychany ziemniakami i mięsem baranim. No i zdobyły nagrody, oczywiście pierwsza, druga nagroda. Zaczęliśmy się zastanawiać z rodziną, czy rzeczywiście będzie to i komuś innemu smakować, nie tylko nam, ponieważ one nie były na zewnątrz, były tylko w naszych tatarskich domach. I tak to się w sumie zaczęło, od Supraśla. Od Supraśla i potem odtwarzanie, rekonstrukcji gospodarstwa dziadka tutaj w Kruszynianach. I od tych dwóch potraw, o których powiedziałam, od drożdżówki, bardzo charakterystycznej dla naszych tatarskich kobiet, ponieważ każda musiała umieć zrobić, tak jest do dzisiaj, a to jest w sumie najzdrowsze ciasto. I te właśnie smakołyki zaczęli przyjeżdżać do nas goście. Od 11 lat prowadzimy tą działalność, gości jest coraz więcej znamienitych gości, najróżniejszych, z różnych zawodów. No takim ostatnim gościem, który tutaj do nas przyjechał, był książę Karol. I mówiono mi z ambasady, urząd wojewódzki, że nie będzie jadł, ponieważ wozi ze sobą
kucharza i nigdy nigdzie nie je. U nas jadł, u nas spróbował i właśnie pireka czewnika, bo robiłam pokaz. Nawet nasz wojewoda ostatnio mi powiedział, że musiał się tłumaczyć z tego, że książę Karol tutaj u nas jadł. Ale to było bardzo miłe i dla mnie jako gospodyni tego domu, ponieważ po tym wszystkim dostałam telefony z ambasady, że bardzo smakowało i bardzo mu się tutaj podobało. A zostaliśmy wybrani z 60 miejsc, więc dla nas to tym większy był zaszczyt.